Suczka 12 tygodni, dokładnie w piątek skończyła i ma na imię Abi. No ta wystawa tutaj w Rudzie już jest szósta z kolei. Cel jest zawsze ten sam. Wystawa to jest wystawa owczarków, ale cel jest charytatywny. Wspomagamy dzieci z zakładu opiekuńczych, z placówek opiekuńczych. Zawsze tradycyjnie zbieramy pod choinkę prezenty. Wszyscy, którzy przyjeżdżają na wystawę, przywożą prezenty dla dzieci. Taka szczytna idea. Zawsze to jest to, co nas wyróżnia, że oprócz tej pasji, oprócz tego, że dbamy o psy, dbamy o to, żeby ładnie wyglądały i miały ten rodowód, tak? I te nagrody zdobywały, to jeszcze jest ten aspekt taki altruistyczny, pomocy innym, więc to jest dobry czas, żeby przed świętami myśleć o innych. Każdy piesek będzie jeszcze w innej klasie, także to nie jest tak, że to jest tylko jedna, jedyna gwiazda, bo są różne klasy, jest klasa baby, jest klasa szczeniąt, jest klasa młodzieży, jest klasa juniorów, klasa otwarta i jeszcze inne klasy zwycięzców, także wszystko klasowe jest to fajnie u nas poukładane. Który zajmie, można powiedzieć, od klasy młodzieży pierwsze lokaty, potem są porównania, no i dopiero po tych porównaniach dopiero licytujemy, który piesek jest najlepszy, najładniej się prezentuje, najlepszą ma anatomię, bardzo ładną motorykę ruchu, pewną psychikę. Te trzy argumenty, można powiedzieć, to są takie argumenty najważniejsze. Od 8 tygodnia ten psiaczek, jak już taki jest, który można coś zacząć z nim działać, najlepiej to tak od 12 tygodnia może brać udział już w wystawach, czyli 3 miesiące musi mieć skończone. No trzeba pracować, obroża, smyczka, lineczka, trzeba z nim chodzić, może nawet i na rowerku z nim jeździć, przygotować go pod kątem wystawy, troszkę aportu mu takiego wpoić, żeby gryzł może i rękaw, może jakieś gryzaczki, wtedy fajna ta praca z tym psem jest pod kątem wystawy.